Subjekt Nexo, Nexo Pro. Obsługa naliczeń podatku na rzecz Funduszu Ochrony Rolnictwa. W programie dodano obsługę wyliczania podatku na Fundusz Ochrony Rolnictwa. Rolą funduszu ma być zabezpieczenie roszczeń rolników będących wierzycielami skupów. Naliczeń podatku dokonuje się na podstawie transakcji od 1 stycznia 2024 roku. Rozliczenie podatku wykonuje kwartalnie. Podatek ten naliczany jest w wysokości 125% obrotu netto od zakupionych produktów rolnych nabytych od producentów rolnych. W subiekcie kwotę podatku można wyliczyć w raporcie Rozliczenie Funduszu Ochrony Rolnictwa. Raport bazuje na pozycjach dokumentów zakupu, faktur, faktur RR oraz korekt. Pobierane do obliczeń pozycje muszą być produktami rolnymi od producentów rolnych. W celu wyliczenia raportu należy odpowiednio przygotować dane w programie. W kartotece asortymentu znajduje się znacznik objęcia podatkiem. Od tej wersji dostępne jest tutaj także pole dotyczące funduszy promocji. Warto wiedzieć, że znacznik opłata na Fundusz Ochrony Rolnictwa można ustawić zbiorczo dla wielu towarów. Operacja ta może być przydatna z uwagi na to, że domyślnie program nie oznacza żadnych asortymentów. Dodatkowo, jeśli wcześniej skorzystałeś z oznaczeń towarów na Fundusz Promocji, to możesz odfiltrować takie towary i operacją zbiorczą dla wybranych nadać nowy znacznik. Kolejno należy odpowiednio przygotować dane klientów. Zarówno dla firm, jak i dla osób w zakładce Handel dostępny jest znacznik producenta rolnego, który należy zaznaczyć. Dla osób fizycznych przeniesione zostały tutaj dane rolnika ryczałtowego. Znacznik producenta rolnego można nadawać zbiorczo dla wielu klientów naraz. Warto także wiedzieć, że przy konwersji ze starszej wersji programu nowy znacznik jest domyślnie nadawany klientom ze znacznikiem rolnik ryczałtowy. Pozostałym klientom nie jest on nadawany, ponieważ program nie posiada informacji umożliwiającej jego nadanie. Teraz można wystawić fakturę zakupu. Po uzupełnieniu danych program wylicza podsumowanie, widoczne w sekcji opłaty rolne. Po kliknięciu w nią widoczne są wysokości podatku na fundusze. W przypadku Funduszu Ochrony Rolnictwa widoczne tu naliczenie jest orientacyjne, bo finalnie w raporcie jest obliczane od całego obrotu, co ze względu na zaokrąglenia może nie dać tego samego wyniku, co suma orientacyjnych naliczeń z dokumentów.